Cześć, ja nazywam się Aleksander Trępała, a to jest kolejna lekcja z cyklu Programowanie gier w języku C++ dla Czyczek Akademii. Ostatnio rozpoczęliśmy tworzenie systemu serializacji wyników, zapisu ich do pliku, wyświetlania leaderboardów, ogólnie ekran końcowy i wybieranie, wpisywanie na przykładniku gracza. Po przegranej ukazuje nam się teraz ekran z możliwością wpisania jakiegoś tekstu. Jednak choć wyświetlają się w naszych leaderboardach zawartość pliku, który tworzymy, nadal nie jest ona tak naprawdę zmieniana, ponieważ nie zdążyliśmy przerobić naszego programu na tyle, by wprowadzić w odpowiednie miejsca napisaną już funkcję save. To będzie nasz cel na dziś, jednak zanim zaczniemy, przypomnijmy sobie, co zrobiliśmy tydzień temu, ponieważ było to całkiem sporo materiału. Funkcja load otwierała plik, standardowo używając biblioteki fstream, i jeżeli plik był nie w porządku, uzupełniała wyniki no player i punktami 0. Tak jest w tym wypadku, gdy tak naprawdę nie zapisujemy pliku. Nasza funkcja load tak naprawdę tworzy po prostu 5 pustych wyników. 5, ponieważ była to stała max scores. Gdy jednak plik się odnajdzie, wyniki byłyby wczytywane, a jeżeli byłoby ich mniej, dopiero wtedy uzupełniany naszym no player od momentu, w którym skończyły się wyniki na liście. Zapis jest bardzo prosty. Bierze on naszą stworzoną tablicę players, zapisuje nick, a następnie wynik. Przez taki uproszczony format zapisu w nicku nie może być spacji. Myślę jednak, że na początek to wystarczy. Zainteresowani spokojnie rozwiną ten temat. Prosta funkcja checkScore, która przyda nam się dziś. Sprawdza, czy w ogóle wynik jest na tyle dobry, by wpisać go na listę wyników, porównując z ostatnim na tej liście w tablicy players, ponieważ będzie ona uporządkowana malejąco wobec wyników. Reset, który również przerobiliśmy o punkty. Funkcja GameOver ze standardową obsługą klawiatury. Trochę operacji na stringach typu wymazywanie. Pomijanie spacji. Myślę, że dalsze rzeczy, takie jak wyświetlanie gry, możemy sobie darować. Oczywiście powiększył się też główny switch zmieniający nasze stany. Przejdźmy już teraz do materiału. Pierwsze, co się dziś zajmiemy, to zmiany w funkcji game w ifach sprawdzających zakończenie gry i ustalające zachowanie naszej gry po tym wszystkim. Zatem, przy końcu gry aktualnie wywołuje się funkcja reset, która sprawiłaby nam o tyle problem, że wyzerowałaby ona punkty, których tak naprawdę potrzebujemy do ustalenia, czy w ogóle nasz gracz ma sens do wchodzenia na listę wyników. Do tego nam jednak służyła właśnie funkcja checkScore, którą napisaliśmy ostatnio, by sprawdzić, czy w ogóle warto wprowadzać gracza na listę wyników, czy to jest w ogóle konieczne. Pierwszym argumentem będzie players, drugim points, które o ile wiem przekazywane są przez wskaźnik. Z tego, co się orientuję, nasza zmienna players, która będzie tablicą graczy, tablicą wyników graczy, nie jest jeszcze przekazywana do funkcji. Uzupełnijmy więc od razu jej wywołanie, dopisując tutaj players. Ten symbol jest oczywiście wymienny z gwiazdką w przypadku przekazywania funkcji, albowiem jak wiemy, albo przynajmniej zakładam, że wiemy, przekazywanie przez tablicy przez to tak naprawdę przekazywanie wskaźnika na pierwszy element. Zatem player, niech będzie gwiazdka, trzymajmy się konwencji players. I jeżeli nasz wynik po sprawdzeniu zwróci false, czyli będzie tak naprawdę za mały, żeby dostać się na tablicę, zamiast state game over zwrócimy po prostu state menu, wyjście do menu. Jeśli jednak będzie odwrotnie, zwrócimy state game over i przejdziemy do naszego zapisu wyniku. Zauważcie, że usunąłem stąd funkcję reset, głównie właśnie ze względu na problem z punktami, który by zerowała. Chcemy bowiem, żeby wyzerowała na jednak wszystko.
podobne miejsce, podobne, skopiujmy sobie te wyrażenie i wprowadźmy te same zmiany w drugim warunku zakończenia rozgrywki. Trochę uformatowania. Zapis. I przechodzimy teraz do naszej funkcji wcześniej pisanej game over. Key enter, który będzie naszym końcowym wartością po wprowadzeniu nicku, musi teraz zapisywać nasze wyniki. Na pewno więc użyjemy tu funkcji save do naszej tablicy players, którą również musimy tutaj dodać jako argument. Zatem przecinek player, gwiazdka players. Zauważmy jednak, że zapisujemy naszą tablicę, nadal jednak jej nie edytujemy. W tej chwili nasza funkcja save zapisałaby po prostu pustą tablicę, ponieważ nadal nie wpisaliśmy na odpowiedni wynik naszego gracza. Jednak zaraz więc napiszemy naszą funkcję, która będzie uzupełniać tablicę o nowy, najlepszy wynik. Przejdźmy może trochę do góry, zamknijmy nasz load. Save, zróbmy trochę porządku, check score i stwórzmy sobie funkcję void save scores update scores możliwe. Znalezienie nazwy to naprawdę czasem najciekawszy ten, który oczywiście będzie przyjmować jako argument naszą tablicę. Player players oraz ilość punktów. I tak oto. Na początek stwórzmy sobie zmienną, która będzie nazywać się position i będzie wskazywać na scores. Jak to zmienne? Max scores. I będzie wskazywać na ostatni element w tablicy, czyli nasze max scores minus 1. Następnie w pętli, oczywiście zakładamy tutaj, że nasze punkty automatycznie mieszczą się w tablicy, więc może na wszelki wypadek dla świętego spokoju wprowadźmy jeszcze warunek if players od max scores minus 1.points jest większy od points return. To tak naprawdę powtórzenie funkcji checkScore, jednak upewnijmy się, że jeżeli już będziemy wpisywać do tej tablicy i ją edytować, to jest po co. Zatem wracając, będziemy lecieć od końca tablicy, ponieważ w niej jest najniższy wynik, zatem int i równe scores max scores minus 1 i większe będzie równe 0 i minus minus. Warunek, który teraz napiszę, może się wydać w pierwszej chwili trochę nieintuicyjny. Jednak myślę, że zaraz wytłumaczę go, gdy tylko skończę pisać. Jeżeli player od points jest większe points, otóż już tłumaczę. Na początku, jeżeli dostaliśmy się do tablicy, to zakładamy, że automatycznie nasza zmienna points jest już wyższa od większego albo równa ostatniemu elementowi. Inaczej ten warunek wyrzuciłby nas i w ogóle tu nie doprowadził. W momencie, kiedy sprawdzamy pierwszy ten warunek, pytamy się, czy aktualnie sprawdzane punkty są już większe od naszych punktów. Jeśli tak, to znaczy, że nasz wynik będzie musiał być na miejscu w tablicy o 1 niższy od tego, który aktualnie sprawdzamy. Czyli na przykład zaczynamy od 5 miejsca. Sprawdzamy sobie. Jeżeli punkty na 5 miejscu są większe od naszych, przesuniemy się do góry, pętla przejdzie. Tak jest oczywiście od tego sprawdzając. I teraz, jeżeli punkty na przykład na miejscu 4 są już większe od naszych, to znaczy, że musimy wpisać nasz wynik na miejsce 5.
czyli na i plus 1, ponieważ aktualnie sprawdzaliśmy miejsce czwarte. Zatem taki oto warunek oraz warunek brzegowy dla i równego 0, ponieważ jeżeli dotarliśmy do końca tablicy, to nie wpisujemy na miejsce i plus 1, a position jest po prostu równe 0. Na razie jednak dopiero ustawiliśmy sobie indeks naszego gracza. Nie wpisujemy automatycznie po znalezieniu jego wyników, dlatego że nie chcemy utracić poprzednich wyników, a musimy zrobić sobie taki oto myk, by każdy wynik poniżej naszej znalezionej pozycji przepisać na jedno miejsce niżej. Zatem w pętli od i równego position, czyli nasze ustalone znalezione miejsce wyniku, i większe i mniejsze od max scores, i plus plus, tym razem lecąc w dół tablicy. Zapiszmy zatem tę zmienną, której, że tak powiem, pozbywamy się teraz, napisując ją do jakiejś zmiennej tymczasowej tempe. Następnie przypiszmy na to miejsce w tablicy nowe wartości. I tym naszym nowym wartościom, już niepotrzebnym, bo przepisanym, przypiszmy wartości z przed chwilą zapisanej tablicy tymczasowej. W ten sposób przy następnym obiegu znów zapiszemy sobie naszą wartość. Zmienne, które będziemy chcieli przepisać, będą tam, gdzie wcześniej niki punkty, czyli w dobrym miejscu. I iterując w ten sposób, czyli przechodząc od pozycji w dół po całej tablicy, przepiszemy wszystkie wyniki o jedno miejsce niżej, a na position wpiszemy nasze position. Użyjmy teraz naszej funkcji tutaj, w game over, zatem przed zapisaniem, update scores, tablica players i punkty. Przepraszam Was, dostrzegłem błąd. Oczywiście używamy tutaj zmiennej nick, szkoda tylko, że nie podajemy jako argument, zatem dopiszmy std string nick, który będzie po prostu naszym text name'em wpisanym. Przy czym, że text name jest wskaźnikiem, tu musimy użyć gwiazdki, żeby znowu zrobić z niego stringa. Dopiszmy jeszcze w odpowiednich miejscach argumenty w naszej funkcji gra. Tu wydaje się być w porządku. Oczywiście błąd jest... Przepraszam Was, błąd w funkcji gra jest taki, że to w tym miejscu, jeżeli wynik jest odpowiedni, powinniśmy zwracać state gameOver, a w przeciwnym wypadku state menu. Zatem poprawmy to szybko. W tym miejscu i oczywiście w tym miejscu. Hop, 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 hop. Chyba OK. A, jeszcze argument players do naszej gry. Zatem build. Build, przeszukajmy w poszukiwaniu błędów. A, int przed i. Będę teraz używał skrótu F9, za mało argumentów. Oczywiście game over potrzebuje teraz punktów gry i graczy. Jako ostatniego argumentu, znów nasza tablica. Gra się zbudowała, F9. Sprawdźmy teraz, czy po zdobyciu, powiedzmy, 20 punktów. Hop, przegraliśmy. Napiszmy nasze imię. Test 1, Enter, Leaderboard. Rzeczywiście, nasz wynik to test 1.20. Widać jednak, że pozostałe niki się źle przepisały. Prawdopodobnie jest to wina błędu w albo funkcji zapisującej, albo przepisującej. Już się temu przyglądamy. Rzeczywiście, błąd jest wyjątkowo banalny. Oczywiście przypisanie powinno być w drugą stronę. Nie chcemy, żeby zmienna i przejęła tymczasową nieustaloną, ale żeby zapisać aktualną wartość z tablicy do zmiennej tempe. Nim przejdziecie dalej, usuńcie stary plik zapisu. Jeżeli go w ogóle Wam nie otworzyło,
ponieważ występują czasem problemy z tworzeniem pliku. W funkcji save iOS trunk, który był tu wcześniej, spróbujcie zmienić na iOS out. To również powinno pomóc. Zatem iOS out to jedna z naszych zmian tutaj w funkcji save i zmiana tej linijki na odwrotne przypisanie. Teraz jeszcze raz F9. Przechodzimy do gry. Zdobądźmy powiedzmy te symboliczne 10 punktów. Nazwijmy się EEE. I ujrzyjmy nasz wynik na szczycie leaderboardu. Escape, zamykamy grę. Widzimy też, że nasz plik jest odpowiednio zupdate'owany. Czyli wszystko działa tak, jak powinno. Ostatnią rzeczą, o której nie możemy zapomnieć, jest dopisanie funkcji reset, ponieważ wcześniej usunęliśmy ją z state game, z naszej funkcji game. Nie ma jej tutaj, gdzie była wcześniej, zatem myślę, że dobrym miejscem na reset będzie teraz tak naprawdę nie wyjście z gry, a wejście do niej. Zatem moment, w którym nasze state menu zwróci state game. Zatem sprawdzimy sobie zaraz po wywołaniu funkcji state menu i powrocie z niej, czy nasz current state, który teraz w tej chwili jest state menu, przypadkiem nie zmienił stanu na state game. Jeśli tak, wywołamy sobie reset dla naszego węża kierunku gości. Wszystko tutaj to operator zmiany dereferencji licznika counter current point, również current point i nasze punkty. Możemy tu również dopisać nick gracza jako wskaźnik na string. Co ja robię? Jako wskaźnik na name. Przepraszam. Nazwijmy nam text name. I dopisać ten sam w funkcji reset, którą z tego co nie mam, mamy gdzieś u góry. Rozwijmy ją sobie. Dopiszmy std string gwiazdka name bądź text i name do czyszczenia stringa służy, albo możemy to zrobić po prostu alokując pustą tą. Jednak możemy też wyczyścić stringa standardowo funkcją clear. Zostaniemy przy clear. Będzie to ładniejsze. O, co ja robię? Jeżeli używamy operatora gwiazdki, oczywiście nie używamy strzałki. Zatem F9. Oczywiście reset woła się też na początku. Dlatego stąd możemy tu dodać text name. Wywalić to przypisanie. Zapisać całość F9. Sprawdzić, włączając grę dwa razy. Przy okazji widzimy, że w leaderboardzie są dwie osoby. Wracając, mamy grę od nowa. I możemy sobie podać inny nick, który również się tu pojawi. Escape, zamykamy. To wszystko na dziś. Nie napisaliśmy w zasadzie dużo kodu, jednak kończyliśmy proces, który zaczęliśmy na poprzednich lekcjach, więc zależało mi na tym, żebyście dosyć dobrze wszystko zrozumieli, żebyśmy tym razem zrobili to trochę wolniej. Ponieważ zbliżamy się do końca, pozwolę sobie uruchomić naszą grę. Została nam jeszcze tylko obsługa chyba continue. A poza tym mamy całkiem ładnego węża. Pozostałe feature'y myślę, że dużo jesteście w stanie już napisać sami po tych wszystkich lekcjach. Zatem mam nadzieję, że Wam się podobało. Za tydzień widzimy się w uzupełnianiu zapisu gry i kontynuacji jej, czyli tym razem zapisywaniu i wczytywaniu stanu gry, a nie wyników.
subskrybujcie kanał, komentujcie, dawajcie łapki w górę i do usłyszenia. Cześć!